Widziałem, jest straż pożarna, możecie skropić to. 20 minut przerwy, prawda? Nie ma przerwy. Podejrzewam, że straż pożarna nie będzie kropiła, bo podejrzewam, że nikt stąd nie wyjdzie. Ja myślę, że jeszcze raz zadymicie i przeżyjecie. Jesteśmy tak samo my, że... Facet wyjdą, oni z chęcią odpoczną. To nie są żołnierze, oni nie muszą tak dużo pracować. Myślę, że wcale się tak strasznie nie męczy. Nie przyjechali, żeby ich filmować, żeby robić... Zainteresuj się tym, bo to jest w twojej mocy chyba, prawda? Myślę, że może. No właśnie. Ale tak naprawdę jest to w mocy strażaków. A poza tym nie wiem, czy to najlepszy pomysł, żeby było to błoto. To jest świetny pomysł. Jeżeli za dużo tam nie nalejesz, to nie będzie żadnego błota. Ja nie mam zamiaru. A pan z panem strażaków chyba się zgodzą, prawda? Panowie strażacy! Polejemy! Czy są panowie strażacy? Pod spodem jest zakopany kabel 3×380 V. Jeżeli w to nie wierzycie, spójrzcie tu pod tym. Chcę, żeby was podwieścił? Jesteście odporni na prąd elektryczny? Ciekawostka. Nie znam takiego. Pewnie się zgniotą w tej budzie. Musisz... To się naprawdę zaczyna! Włącz! Musisz być kimś! Musisz być kimś! Czy żyjesz po to tylko, żeby nienawidzieć? Czy musisz być kimś? Czy musisz być kimś? Czy musisz być takim Proszę przerwać koncert. Kochana załogo partowa, tak nie będziemy odbywali koncertu. W ten sposób nie będziemy w Jarocinie nigdy grali. Czy to jest jasne? To proszę się podporządkować. Proszę, możecie grać dalej.
Kuba wyznacza mowy. Nie ma żadnej ideologii. Żaden ruch młodzieżowy. Wielu z naszych poddawanych manipulacji. Odmóż się od zdalnego sterowania. Nie twórz nowego systemu. Nie wykańczajcie się nawzajem. A później to tylko wyzbierać resztki. Raz, dwa, trzy, cztery! Patrzę na wasze krzywe mordy, oklepione i bezmyślne, puste twarze i sumienia utopione. Tworzycie nowy system, tworzycie nowy system.
Jeszcze pić wam się chce? Mięśniaczki? Co? Proszę służbę porządkową o wyprowadzenie tego klienta z nunchaku. Tutaj stoi przede mną. Proszę go wyprowadzić i wsadzić do paki. Tego tutaj w kurtce. Tu masz! Przede mną! Ten! Krzysiek, ta, ten. Prowokacja. Proszę go aresztować w tej chwili. Do paki tego bandytę! Krzysiek! Krzysiek! Weź go. Tego klienta. W kurtce. Wyprowadzić proszę. Spokój. Gramy dalej. Ej, po co wam nunchako? Będzie siedział. Skandal, jedźcie dalej. Ej, pankersi, nie musicie ich bić koniecznie. Oni i tak są słabi. Nie trzeba do nich używać nunchako, to oni będą używać. Niech każdy się bawi, ale niech nikomu nie robi nic złego. Po to tu wszyscy przyjechali. Nie bijcie się między sobą, a wtedy nikt was nie będzie mógł uderzyć. Daliście się podzielić jak wielogatunkowe bydło. Zwoła!
śmiecha, zawsze mi to może. Kto ci to nie rodzie? 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 Są wam idole. Wyśpiewują tanie wzory, pouczają się nawzajem. Można ich uporządkować, zatykając oczy szmale. Wspólnie się pilnuje, nikogo nie dopuszcza. Wspólnie kopuluje. TV show, pojebane. TV show, widowisko. TV show, głupi ludzie. TV show, kopią wszystko. Słyszeć. Przestańcie, poczytamy wam kapitana Klossa, bo jest chwila przerwy. Narabia w sztabie SS, przekształconym na dowództwo dywersyjnego Werwolfu. Pomiędzy zabranymi jest Brodę i jego współpracownik Obernharführer SS Franz. Bądź spokojny, nie dojdzie. Generał Frutzmann miał rację, ranek następnego że popełnił dnia samobójstwo. To już koniec Piotrowski w drodze do III Rzeszy może tak, ale nie wojny ze wschodem, ze Słowiańskim Achtung. Zalewem. Pan Standenterfirer ma rację, musimy gabinet pułkownika Schmidta, gdy Anglosasi pójdą boisk z nami na wschód. Zagramy bez nas nie dadzą karty sobie rady. Albo dlatego nasze dywersyjne jednostki Werwolfu na wschodzie władz są tak ważne. Albo trzeba je utrzymać w walce aż do ostatecznej rozgrywki. Polacy będą tu za pół godziny. Chodzi z meldunkiem pod oficer SS. Mogę współdziałać. Ten lekarz więzień z dowozu został już sprowadzony. To chirurg polskiej armii krajowej. Kiedy przeprowadzi operację, zlikwidujemy go. Ale panowie, za jaką cenę? Chwilowo przechodzimy do wysoką, konspiracji. Przede głowy wszystkim usuwamy to wyłażę SS. Dokumenty dla wszystkich obecnych są już przygotowane. Nie brodę na stole operacyjnym. No i za chwilę więzień dr Piotrowski przeprowadzi zabieg. Figuruje pan nie życzę sobie być uśpionym. Rób, moje nazwisko brzmi Blumke, jestem oficerem Sapelu. SS-man wyprowadza panie pułkowniku, telefon z Monachium. Piotrowski błyskawicznie tak odwraca panie się generale, i uderza Niemca. Halt, halt! Odbezpieczam granat, Berlina, a pan go rozbroi, Blumke. Toczą trwałe na doświadczonego Sapera to głupstwo. Zostawił pan na 17 sekund. 2 maja 1945 rok. Muszę Berlin zachować pobyty spokój, żołnierze to tylko próba nerwów. Zatykają zwycięskie sztandary na bramie brandenburskiej. Tymczasem pułkownik Schmidt przesłuchuje przed machem, w którym mieści się polska misja wojskowa, wysiadają z samochodu major co Stefanowski, za przypadek? Stefan i poruszny Drzewski, Pyszek. Zbrodniarz wojenny zostaje Berlin, się radem restauracja Erika. Założona przez pana byłych SS-manów. Niedawno, miejsce spotkań sztabu Werwolfu. Właścicielem jest Frank. Stałymi gośćmi są tu żołnierze wojska Alianski. Ten uczciwy oficer ma na sumieniu około 100 tysięcy ofiar.
bandytów, bliski współpracownik Nieprawdego, zatrudniony w Erice jako kelner w pokoju za rejestracją miejscu spotkań członków sztabu Werwolfu. 17 sekund już minęło, sprawdźmy, Inga, co się dzieje z panem byli oficerowie SS. Czy to panom wystarcza? Szwindel! Szwindel! Ludzie, że radość nastanie, że koniec swoje i będzie pokój.
cieszyli się ludzie, że nigdy już człowiek nie zabije człowieka, że każdy będzie szczęśliwy, że rozum i mądrość zwycięży głupotę. Cieszyli się ludzie, że nigdy już armia nie uderzy na armię, że kominy obozów nie dymią. Cieszyli się ludzie, że ślad śmierci zginął, a ja urodziłem się 20 lat po wojnie. Nie zostałem w pokoju, ja umodliłem się 20 lat po wojnie. Nie ma radości, nie ma pokoju, nie mam nadziei, nie mam przyszłości. Pieniądze, strach, propaganda, podziały, przymus, niewola, zazdrość, ambicja. Cieszyli się ludzie, że zło się skończyło, gdy politycy podpisali pokój. Teraz nieświadomie produkują nowe zło, które prowadzi do nowej wojny, które prowadzi do nowej wojny, które prowadzi do nowej wojny. Nowe wiadomości są takie. Nowe wiadomości.
manipulacja ludzkimi uczuciami. To prawdziwą bombą atomową. Niech opadnie kurz. Niech opadnie kurz, to zniknie zagrożenie. Nie ma zagrożenia. Nie ma. Nie ma zagrożenia. Każdy się bawi, wszystko jest każdy w porządku. Jest bezpieczny. Spełniają się marzenia. Nie ma zagrożenia. Każdy jest bezpieczny. Spełniają się marzenia. Koniec konsekwencji. Nie ma nienawiści, nie ma wyśmiłości. To nie istnieje, bo nie ma trudności. Nie trzeba się ukrywać, nie trzeba robić dronów. Nie trzeba się rozwijać, nie trzeba wejść do domu. Nie ma nienawiści, nie ma wyśmiłości. To nie istnieje, bo nie ma trudności.
Irakie ciągle wojna. Na zachodzie między, by naszych podraż gnido biednoroda. Twoja generacja jest już skończona. Poroniona generacja, poroniona generacja, poroniona. Piosenka dla was i dla waszych rodziców. Dobra piosenka. Zaśpiewajmy ją razem, klaszcząc dłonie. Skandal zaczyna. Siewodnia praznik maja w kraju radnom. Puść muzyka i graje, tam my spają. My z krasnymi flaszkami idą gulać. A ptycy w mieście z nami pajuta piast. Siewodnia praznik maja w kraju radnom. Puść muzyka i graje, tam my spają. My z krasnymi flaszkami idziom gulać. A ptycy w mieście z nami pajuta piast. Zjednoczmy wszystkie siły. Ojczyzna, ojczyzna, czeka na ciebie. Towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu, towarzyszu miły, towarzyszu zdrowy, towarzyszu miły, towarzyszu miły. Piękna przyszłość. Ojczyzna, ojczyzna, czeka na ciebie. Towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, gość z zespołu Ksenna. Zygzak! Na co jest? Jest! Hej! No nie będzie trzeba jak Ksennie, zupełnie coś od innego. Spokojnie. Dziwnym pasterzem, bo pozwala odszukiwać.
Amen. Dziękuję. Świat, ale nie
naszego kapitana Klossa. Już czas! Już czas, żeby Kniprodę zapłacił za swoje zbrodnie. Restaurację Erika. Jesteś pewien, że on żyje? Musisz go załatwić. To gdzie się ukrywa? Berlin, restauracja Erika, założona przez byłych SS-manów. Miejsce Granet spotkań sztabu w Lwowie. Doktor właścicielem jest Franz. Do miliary polis. Stałymi gośćmi są tu żołnierze wojska. Achtung! Przesłuchuję w pokoju sąsiednim. Następni do przesłuchania będziecie wy. Następny odcinek już wkrótce. Nowa era, plastikowych mózgów. Nowa era.
widział co było, a ten krzyczał nie, 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 cały dzień. A ten krzyczał nie, 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 cały dzień. A ten krzyczał nie, 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 cały dzień. Ten krzyczał nie, 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 cały dzień. Cały dzień. Ten się uważał za ptaka, ten się uważał za psa. Zaś uważał, że jest człowiekiem, zwykłym człowiekiem i krzyczał, i krzyczał. Nie, 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 cały dzień! 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 Cały dzień, cały dzień! We'll be right back.
normalne życzenie. Zagramy jeszcze kawałek pierwszego numeru. Musisz być kimś. Chociaż raz pomyśl tam, chociaż raz zastanów się. Cała twoja wolność to, że nie musisz słuchać mnie. Nie musisz słuchać mnie. Dobrze czy źle ładowałeś w gówno się. Musisz wszystko chyba wiesz. Być człowiekiem szmatą też. Ale nie masz żadnych ideałów. Wszystkie są już pogrzebane. Nie znasz nawet celu życia. Twoje życie jest przegrane. Musisz być kimś. Musisz być kimś. Musisz być. Do widzenia. Dziękujemy.